Hej, ma witam serdecznie w takim nowym troszkę wydaniu. Oraz w nietuźnikowym odcinku, ponieważ będę grał srf Myślę, że przez większość graczy troszkę zapomniałem czołgiem, ale dalej i jak najbardziej dobrym. Będę nim grał na dwa różne sposoby. Oczywiście, w zależności jakie mapy mi polosuję, ale postaram wam się go pokazać w wydaniu, gdzie jadę po prostu na bliski dystans i, no i normalnie walczę na close z medami czy z ciężkimi. I drugi będzie to sniper. Więc mamy tutaj jeden taki zestaw Turbo HP i dosyłać, ponieważ celność jest i tak na tyle dobra. Oczywiście w trybie ta cenność je, jeszcze się lepsza i tutaj nie pamiętam ile jest dokładnie 02, 0,18, nie wiem, nie wiem. Dla ekspertów, ktoś z ekspertów z STF może napisać w komentarzach, byłbym wdzięczny. Możecie również napisać, co, co uważacie o tej pozycji kamerki. Myślę, że fajna sprawa. I dlaczego to ustawiłem? Kupiłem ramię do monitora i akurat w taki sposób będzie łatwiej dla mnie ale też na tyle do, dobra perspektywa to że spoka sprawa kolejną rzeczą jaką kupię będzie nowe światło dla lepszej jakości o, oczywiście z samych filmików, samych moich slimów i drugi zestaw, ponieważ nie poruszyłem tego, będzie tutaj turbo, wenta i dosyłać by zwiększyć DPM i do takiej snajpy jak najbardziej to nam starczy z takich polowych, tak naprawdę na mojej dwójki klasycznej takiej, jedno, drugie tego nie będę dawał, ponieważ tracę maskowanie po szczale, a tego bym nie chciał. Na Esterfale jest to akurat ważne oraz na DPM. Troszkę mogę stracić tej cenności, jakoś mnie to nie boli. Mogłbym oczywiście dać jeszcze do mocy silnika, ale czy chcę dłużej skupiać? A niekoniecznie? Mogę spróbować, ale ekspertem Esterfa nie jestem. Także widzimy się w bitwie. O, i całkiem ciekawa mapa. Myślę, że tutaj można zarazem i zrobić sobie jakieś takie wiecie. Yy opening bitwy, stajepień z domku albo z góreczki, ale też można pojechać po prostu walczyć na, na medy i chyba to zrobię, by wam pokazać jak tym czołgiem również na ten bliski dystans mozna, można tyrać bocików. Problem jest taki, że są dwie arty, także to może skończyć się w zły sposób. Ogólnie normalnie myślę, że nie polecałbym nikomu z was jechać na dwie arty, ponieważ strv to jest naprawdę ogromny madne. Madness. MAGNES na to Także mm, masakra masakra, ale Spróbuję, może akurat odda I jakoś postaram się na wodę przejechać, na wyspę i stamtąd będę wynosić te wszystkie medy Serio Strv w takim graniu daje radę Z takiej dobrej pozycji to jest tutaj, tutaj drzewko, do czerwonej linii powalić można i stać i kampić Ale ja chyba po prostu skrócę Postaram się jakoś pograć O tutaj ziomeczek taki Troszkę z jajcem powiem wam wyjazd ćwiczy O jeszcze przebił łazik a, a, a to są e to zawodnicy powiem wam To są e to zawodnicy takie powiedzmy o i to jest to o czym właśnie mówiłem Arta jak widzi ten czołg to jest taka mokra Taka mokra jest na ten widok Mówi mhm. Mm, mm. Mam chrapkę Jest znaczy nie jest tylko leo to tak jakby uciekał w ogóle Także chyba postaram się go łapać tutaj do lewej Z tym rchemem się jakoś ustawię to on tam został? Został tam jednak, taki bejcik zrobił, Uhuhu. Sztuczki e, Gdyby gdy ktoś nie wiedział, tutaj widzę mamy bardzo fajny przestrzał taki pod, pod tymi słuchajcie wagonaje, normalnie można sobie strzelać, pyrkać Także fajna sprawa, ale nie wiem co się stało w tej bitwie, nie wiem co się wydarzyło, że jest 5 do 0 <laughs> Nie mam pojęcia naprawdę, ale grubo Ich teamek został wyniesiony D Dosłownie, jeszcze SRF, znaczy nie surfam, tylko grillem chce się topić no nie, to jest przesada taka gra. Akurat na no, odcinek jak nagryłem to zawsze musi się kręcić takie szambo. Zawsze. Ocinek bez czegoś takiego nie mógłby przejść nawet. Nie ma takiej opcji. Możliwości. Może na ciągle Nie wiem, nie wiem. Tutaj pewnie TV będzie stać, albo jakiś grillek. Ale jakiś pikselek na arte. O, jest TV. Kit. On się rozpłynie raczej, no patrzcie Tak, i już magarasz. Może dobiję to fraga, od czego ja się odbiłem Nie, 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 przesada Ja 1500 robię Świetnie wam pokazałem jak, jak chodzi ten Mr. Fauno takie, takie bitwy lubię, właśnie To jest to Kwintesencja Wocika To jest to dlaczego gram w tą grę Piękna sprawa no, jeszcze Glilek tam był. N nie chciało mi się jakoś czekać specjalnie... ...na niego. Ale co to jest za gra w ogóle? Chwila, to 3,5 minuty? Tak, także jak sami widzicie... ...ja również mam takie bitwy, bo pisaliście w komentarzach. Także tą chyba specjalnie wstawię na odcinek. Ale grubo. O, lecz jak bocik strzeliłem. oj 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 Ciocha. A tu nie mam przestrzału na to. O, mam jakiś pikselek. Nie. Ja z gola Halo? Odbiór? Podejrzane. Mamy jedyne 350 pen, także to, to, wiecie, to, to jest mało. Na TFOPkę i na RT dwukrotnie nie wystarczy. Myślę, że tak 400 byłoby potrzebne. Byłoby to adekwatne do takiej cenności w tym czołgu. Co to w ogóle ma być? Co to ma być za Kongo? No dobra, szkoda. 1900, może kolejna gireczka będzie lepsza, zobaczymy. Uuu, ciekawa mapa. To wam muszę przyznać, że interesująca mapka i chyba zastosuję taktykę wodną. Zawsze Wam polecam jeździć wodę. Czy medami, czy lightami. czasami nawet potrafię tam Pojechać czołgiem ciężkim, gdy samarty. Także dusimy, dusimy, ponieważ stamtąd można fajny przestrzeń na mida łapać. I STLV w tym przypadku może być piekielnie mocny. Oczywiście zobaczymy, jak ta bitwa się ułoży. Czy może przyjadą do mnie na wodę? Tego bym nie chciał raczej tam żadnego czołgu na blisko mieć z drużyny przeciwnej. Ale patrzcie sami, każdy ma coś takiego, że muszą na ten środek, na tą góreczkę się pchać. Nie, nie rozumiem tego do końca. Bo z tej wody jest świetne granie. Tylko, że oni mida chyba grać nie będą raczej. Tak jest taki scenariusz. Cyk, pestunia, pierwsza. No już jest ok, nie? Jakaś zaliczka darmowego demedziu jest, jest. I patrzcie na to. W sensie USD to może być delikatny problem, by się ustawić. Ale myślę, że dam radę. Pestunia jedna. Do takiego snajpienia to by się celownik razy 25 przydał, nie pewnie jakiś taki snajper cel Gdyby ta piątka. Na, najlepsze bitwy tutaj są, jak wasza drużyna przegra heal'a, ponieważ tutaj Multum stoi pod tym kamykiem i wy tak farmicie Także mo, Może i mi tu, tutaj nie wyszło, ale gdybyście wygrali z RFM czy jakimś tam medem sp Spróbujcie tę pozycję Przetestujcie, musicie uważać na tą wodę, by nikt was nie spotnął tylko A tak poza tym jest Elegancko Mmm Zastanawiam się, co chciałbym zrobić, bo jest kilka opcji. Mogę nawet gdzieś tutaj mida agresywnie zagrać, ale czy będzie to takie dobre? Nie, raczej nie, raczej nie. Mało mamutor jest w tej bitwie, nie? Tak poza tym, bo tyle, co tak naprawdę piątka z czołgów ciężkich i tyle. 416 raczej tutaj stoi, bo spotną mnie na dojeździe. Ciekawa skąd płota Naprawdę interesujące powiem Wam. Może dam jeszcze jedną. Zdążę. Oj? Na taki pikselek, pikselek, taki już naprawdę na ostatni łamek sekundy strzeliłem to, i weszło. Więc jest dobrze. kolejna taka bitwa, nie? gdzie tutaj jak w dół spojrzycie, to chyba się dupkę podbić można. Nie wiem. Na Jakimś talentem mechanicznym jestem, ale wiem, że na UD się dało się, y, taką sztuczkę zrobić, że właśnie jak patrzycie w dół, to dubka wam się podbija i znajdujecie przestrzał. Pełnie na Esterfale też by się dało czegoś takiego nauczyć. I co? Gdzie są kurde czołgi? Gdzie, gdzie jest mój cały damage panowie? Na cyk, jedna, dupka. Może zaraz, zaraz damy drugą. Druga. Ja Nieadom, ta bitwa na pewno będzie lepsza od tej poprzedniej, która była na dębinie. To sam muszę przyznać, ale Ester do takiego granka, no. Jeśli lu lubicie takich sniperów z taką cennością, ogólnie te deki, z, tutaj w tym przypadku z trybem oblężniczym, to jest czołg dla was. Bo tak mieli Te działkę jest naprawdę. Celne. Strasznie celne. Ja pamiętam, Piotlik w sumie to jest królem e, streeta. On na turniejach tym tak mieli zawsze. No i czołg jest dalej w mecie, nie? W sumie SRV wyszedł do gry kiedy? Już kilka lat temu pewnie, nie? Ale wciąż rzeźbi na, na turnie jest użyteczny. Jakby nie patrzeć, te nowe moduły też mu dały troszkę, ponieważ te turbo. E, Ułatwia te granie, jeżdżenie w, w tym trybie, jakkolwiek się poruszacie, w przód, w tył, U. No i jeszcze na blindach zioma kasujemy, git. To jest dobrze. Możliwe, że tutaj też dałem blind do jednego. Chociaż nie wiem. Nie no strasznie to rzeźbi. Bi bitwa z niczego, ale patrzcie właśnie jak dużo dodaje ta woda, by wygrać nam wodę. Jak wiele to zmienia. On skamerka mnie strzelił na akurat. Także może uda się go zblendować nawet. Szelam ostatni pocisk i ruszam. Ponieważ jest jeszcze troszkę damage po pod tym chwilem i chciałbym się do tego dostać. Strwał potrzebuje niewiele. Minutę tutaj podtrzymacie lewy tak, tak, ja w, tak jak ja w tym przypadku i już macie średnie zrobione, nawet więcej niż wasze średnie. Nigdy właśnie nie byłem ekspertem od tego ciągu w tak, taki sposób, jak mówię, ale uważam, że jest on na tyle interesująca maszynka, że chciałem wam stworzyć odcinek o tym. Możecie napisać w komentarzach, jaka jest wasz, właśnie wasza opinia tutaj. E, w stosunku do Sterita. Dla mnie maszynka bar, bardzo zapomniana, strasznie. Stąd, stąd chciałem jakiś kontent nagrać. Możliwe, że po 416 jeszcze zdążyłbym dojechać. Jakby taki taran. Oj tak. 6400 i zobaczymy ile będzie na blindach, ale myślę, że około 1000 mogłem zrobić, nie? Około 1000, mo możliwe, że mam. A tutaj będzie taran pod content, nie? O! Chcia chciałem go tutaj zmiażdżyć. No i przypał go zmierzysz tak wiecie, placka zrobi z niego ale 6800 z takiej bitwy znacznie lepszy z, znacznie lepsze, lepsza bitewka pod odcinek to będzie niż ta z dębiny, więc fajnie cieszy mnie to. Jeśli dobrze blindy tutaj policzyłem, to może być około 8000. Naprawdę mogła być dobra dobra gra. I zobaczmy prawie 8000 minimalnie się pomyliłem, ponieważ mi, mi nie polosowało jakieś szału, 7900 bitwa z niczego z emeczką. jak widzicie fajnie, ciekawie 20 na 20 tutaj zrobiłem w SHPTK2 o dwa szały 700 demezjo w standard daliśmy hub do jednego, tak mi się wydaje, więc dobrze, Gier, gierka fajna wyszła. Myślę, że mógłbym dla was jeszcze jedną bitwę zagrać. Może tym razem uda się coś, nie wiem, bardziej posnajpić. Mapa dosyć specyficzna Red mamy. Znowu na dwie arty, także nie będzie to dobra bitwa i trzy aż trzy lighty. Mamy tylko jeden czołg ciężki, ale grubo. Jak wiecie, samo Redshire jest po zmianach tutaj na mordownie można dojeżdżać bez pota. Także raczej nie zalecałbym grania z tych szaków, się można ja, ja przetestuję coś innego, ponieważ e, jak zginę, to trudno bywa i tak. Postaram się z mordowni z zerówki zagrać tam na opuszczanie. Może damy jakiś dojazd nie Może jakiś Tedek w, w krzaczkach się spotnie i mu za to oddamy. W ogóle interesujące, nie? Że my mamy dwa czołgi ciężkie, nie tylko jeden. To jest grubo. Ale <grymne> matchmaking na 3 lajty nigdy nie jest przyjemny. Tutaj zawsze brakuje damage'u. Gdyby dla arty podnieśli troszkę HP, żeby miał takie 1500, żeby już wiecie, jaka zaliczka była z tego, że wy wygrywacie bitwę i możecie sobie pofarmić, to nie. Dają arty na 500 HP, 550. No, fanem nie jestem. Ale SRV tutaj chyba błąd popełnił. I możliwe. No, zniknął akurat. Czyżby Manticore złapał? Nie, Nie, o serio. Najpierw czynycel to ze mnie nie jest, nie? A wszystkie te deki tak naprawdę grają z tej półeczki. To też ciekawa opcja. Ja preferowałbym te krzaki. Raczej. Dlatego ziomeczkę to nawet bym mógł skrócić jakoś do lewej. I postarać się poszukać jakiegoś pszał na niego. O, jeszcze mino przyjechał. Akurat dobrze. Będą dwa czołgi do farmienia, a nie tylko jeden. Ale widzicie co robi tutaj kolega? Pudziaku? Potężny pudziak. O, za nisko strzeliłem. Szkoda. To jest to! Co to mają być za pestunie? Takie ceny działo, co oni wy? <śm> Oj, jej, dobra, Git. Do, dobrze, że on aż, aż taki aktorzy. Nie, no i, i będą mi pisać na odcinku teraz, że, że takich aktorów, to normalny człowiek, normalny człowiek nie ma takich aktorów. A ja mam, no. No sorry. <grybujesz> Oj, joj, Gdy tą półeczkę jeszcze spotnęli, nie było sensu wygrać na to, wiecie. Skoro nadarzyła się okazja, że taka piniata przyjechała. To należy korzystać z tego, nie? Jak dają, to obierzesz. dobiliśmy no jeszcze, nie? Mino, tutaj flowe będzie. No, no, to jest taki czołg, że ciężko to będzie ruszyć. I w jaki sposób Anticorem mi zginęła. Nie wiem skąd dostał spota, ale mo możliwe, że tutaj jest pasyw. Tu, tutaj jest taki krzaczek. Także posiadam tam blindy, chyba nawet. Może akurat Lighta dorwiemy, bo Mantikora bez spota. Chciałem wam pokazać coś z grania na bliski dystans, a takie mapy daje i taki matchmaking, że, że muszę się ratować się w taki sposób. Dobra, Manti tutaj. Hmm. Nie może po prostu jakoś skrócę po nich pod tą wydmę za chwilę. Bo na zamku co, został jeden czołg, tylko i wyłącznie to. To tak naprawdę bo by na tyle, dożynki z tej bitwy. Także, jakby tak skrócić pod tą wydmę, pod tego Esterfa albo w lighta wjechać. Taką sztuczkę, desa na 105. <laughs> Brzmi jak plan. 105 cofnęła. Tutaj może być. Właśnie, w tym czerwonym krzaku. Mógł zostać. Oczywiście, że tak. I chyba nawet mu dałem blind'a. W sumie... Gdybym... Gdybym... Gdy, gdybym ja trafił tą pestunię, to... Bardzo, bardzo przyjemnie. Fajnie. Ten jak to się zgubił. Drużyna i się totalnie posypała, nie? I to są właśnie te bitwy na Light'y, że kończy... Kończy to się w taki sposób. Tak szybko. Takim rozjazdem. Rzekłbym. Jeszcze w tej PK, On hity ma także, może nas przebić. Ale jako tako coś farmia nawet. Nie wiem. Myślę, że jak ktoś jest RNG-em takich czołgów, to SRV jest nawet czołgiem na 5000 średnich, tak? Naprawdę, aktualnie w tej mecie snajperzy i ogólnie czołgi z dobrą penetracją sprawdzają się idealnie. Strv ma bardzo dużo peny, jak na apc -y i są to szybkie pociski. Uy, a gdzie on się tam zgubił? Czemu do miasta pojechał? S sądziłem, że tutaj zostanie i będzie szukał, jak już przyszedział. Ajajaj. Jeszcze lufę może dobiję? Nie, starano się w nią duwczyć. W <grym> to warte 4100. No tak. Myś, myślę, że, ja, że jako tako może być. Mm. I co? I, I co wam jeszcze mogę powiedzieć? Dla fanów, w sumie, takich cennych ciągów. Super maszynka. Warto sobie odkurzyć z garażu na pewno, ponieważ sami widzicie, jaki jest matchmaking aktualnie. Można posnajpić jak najbardziej. Sądzę, że do jakąś lepszą bitwę na, na zakończenie odcinka, ale tylko 4100. Może być. Yy, ogólnie łącznie z tych trzech bitew będziemy mieć co? 4700. No i, no i fajnie, się na pewno ta bitwa na yy, kopalniach nam dużo, dużo wyciągnęła ten damage, bo tak to było yy, nijak przez, przez tą Dębinę. Ale jak sami mogliście zobaczyć, również wam słabe bitwy, tak, także nie tak jak ludzie piszą w komentarzach, że yy, streamer, matchmaking i cała reszta, także ja wam bardzo dziękuję. Napiszcie koniecznie co uważacie o nowym ustawieniu kamery I co i reszcie Jakoś w środę myślę że będzie już Będą nowe ledy Będzie troszkę jaśniej także odcinki też będą Jeszcze i no jakby to powiedzieć na jeszcze wyższym poziomie I jakościowo Także koniecznie zostawcie łapkę w górę Komentarz subika ponieważ mnie to Bardzo motywuje do działania Ja wam dziękuję za odcinek I, i, i widzimy się już jutro siemano